W sklepie Acton pojawiają się coraz to nowe produkty. Jestem akurat na stronie czwartej, bo przeglądałem sobie to wszystko i chciałem dla Was wybrać takie najciekawsze, które tutaj się pojawiły z tych nowych. Mamy tutaj jakiś wojskowy do składania. No i tutaj, cholera, detali ma bardzo dużo i nie wiem, czy bym sobie z nim poradził. Myślę, że to jeszcze nie na mój etap. No jest masę innych samochodów, tak? Jest na przykład Beetle policyjny i jest zajebista Mazda RX-7. Też chciałbym ją złożyć. Zobaczcie, jak to cudo wygląda. No kurde. Też będzie trzeba to kupić. Tutaj mam Pagani Huayre. Nie Huayre, tylko Huayre. Huayre. Bez tego H się czyta. Nie wiem, czy bym z tym sobie dał radę. Zobaczcie, tutaj kilka elementów jest otwieranych. Tylna klapa. To by była masakra. Wypraski to pewnie makaron dosłownie. Samo w ogóle bardzo spodobała mi się firma Oshima z tego GTR-a, którego właśnie teraz składam. Tutaj mamy Toyota Tureno, tu mamy Toyota Hiluxa, która mi się też spodobała. Zobaczcie, co tutaj mamy, jakiego motherfuckera. Nocny rider. I jeszcze Lamborghini Aventador Deluxe. Właśnie nie wiem, czy tutaj się jakieś elementy otwierają. Chyba tak, widać, że tutaj jest klapa oddzielnie. Jezus Maria, tu wszystko jest oddzielnie, cała karoseria, jak to złożyć? I BMW E30, ale już niestety wyprzedane. Właśnie też się na nie napalałem, bo to jest mój ulubiony model BMW. I jeszcze z tych ciekawszych jest oczywiście Cobra 427 z ogromnym silnikiem, chyba 7 albo 6-litrowym. Masakra, takie małe gówno z takim wielkim silnikiem. No i Aventador jeszcze w wersji pre-painted, ale już niestety wyprzedany. Nie dziwię się, bo już mamy wyprzedany, no po prostu pomalowany model, gotowy do sklejania. To hardkorowe Ferrari. I zobaczcie, Jezus, weź to wszystko poskładaj. O! Jak ja z tym moim modelem teraz mam dużo problemów. No ale chodźmy do składania. Trochę taki spóźniony odcineczek, za co przepraszam, ale jest tak dużo drobnych rzeczy, które teraz robię i które robię też poza odcinkami, na przykład szybę już sobie kończę malować, tak? Są jeszcze takie drobne elementy jak kokpit, dużo robię też poza odcinkami, to akurat robiłem na live na Facebooku, osoby, które były, dziękuję bardzo. Teraz zaczniemy się bawić komorą silnikową. Widzicie, już sobie tutaj odgrodziłem taśmami, żeby tego fantastycznego lakieru nie zabrudzić, nie zaszpecić jakoś. Więc najpierw zajmę się odtłuszczaniem tego elementu tutaj. Pałeczka jest czysta, tylko z tej strony jest farba, także nie przejmujcie się. Zresztą to jest i tak do odtłuszczenia, żeby ta powierzchnia naprawdę bardzo fajnie przyciągnęła nam farbę. A farby będę używał ciemnej. Ja wiem, ona nie jest antracytowa, to nie jest taka szarość. Jeszcze jej nie używałem w tym modelu, ale jest bardzo podobna do antracytowej. Więc do koloru wnętrza, z tym, że jest troszeczkę jaśniejsza niż kolor wnętrza, kolor kokpitu. Ok. W miarę odtłuszczone. To właśnie ta farba, tutaj w tym miejscu. Ta mała kropeczka tutaj. No i jedziemy. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Ewentualnie później przemaluję się na jakiś ciemniejszy kolor. Ja wiem, tutaj jest taki plastik, myślę, że powinienem to może maznąć na jakiś czarny, ale zobaczymy. Tu będą wycieraczki, tutaj są dwa otwory na wycieraczki. Wycieraczki już mam przyszykowane do przyklejenia, także muszę jeszcze to pomalować i będziemy ładnie kleić. One już mają bazowy kolor taki, jak powinien być. Nie wiem właśnie, czy to nie jest za jasne, jak myślicie? Jest trochę chyba za jasne, co? Tak też sobie myślę, że mógłbym to może w ciemniejszym kolorze dać, może rzeczywiście w czarnym. Adam czarny, bo ten jest za jasny. To jest, tutaj wydaje mi się, że jest jakiś plastik w tym GTR-ze, więc taki jasny kolor to nie będzie ładnie wyglądało, nie? No, ten myślę, że będzie lepiej wyglądał. Teraz muszę poczekać, aż ta farba od spodu trochę wyschnie, bo jeszcze nie wyschło na tyle, że mogę malować już następną warstwę i przez to się właśnie zmieszały.
Okej, okay, myślicie, że jest dobrze, czy za ciemno? Tutaj przyjdzie sobie jeszcze taki silnik do tego i taka jasna komora silnikowa. Nie wiem, czy to nie będzie za ciemno wyglądało, no ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Ups, widzę, że trochę farby się tutaj dostało, mam na to sposób. Leciutko nasączam patyczek do uszu benzyną ekstrakcyjną i czyszczę w tym miejscu delikatnie. I już mam załatwione, tak? Nie widać tej farby. W tym miejscu będzie też ściągnięta troszeczkę warstwa tego wosku i będzie trzeba nałożyć jeszcze jedną warstwę wosku. A z tej strony jest ok, także tylko w tamtym jednym miejscu pędzelek się trochę zapędził. Tutaj trochę takie dokładniejsze malowanie się jeszcze zrobi i myślę, że będzie ok. Trzeba teraz pomalować na czerwono zaciski tarcz hamulcowych. No i czas na fotele. Jeśli chodzi o fotele, to tutaj też powierzchnia odtłuszczona. Mam nadzieję, że tym razem farba będzie się trzymać jakoś lepiej. Okej, okay. Tutaj jeszcze z tymi fotelami jest taka sprawa. Ej kurde, ten kolor mi się podoba bardzo. Teraz pokażę wam coś wspaniałego. No dosłownie kopary wam opadną, coś tak czuję. Widzicie te reflektory tutaj? Je się fantastycznie składa, muszę powiększyć, żebyście to w ogóle widzieli. Cyk. To są żaróweczki, te żaróweczki montujemy od tej strony. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Jak to pierwszy raz zobaczę, no mówię, no nie no. Powiem wam, że chyba od tej pory będę kupował cały czas modele Oshimy, bo są po prostu najlepsze, z tego co widzę. Bardzo mi się podoba poziom szczegółów, w ogóle wykonanie tego modelu już na pierwszy rzut oka robiło to niezłe wrażenie. No i zobaczcie, tak będą wyglądały sobie te reflektory. Jeszcze wyostrzymy ładnie. O już, cyk. O, nie? Tak będą sobie te reflektory wyglądały. Już sobie je zaczynam kleić. Nie mogłem wam tego pokazać, bo klejenie tych wszystkich detali to bardzo precyzyjna robota i musiałem dosłownie 5 mm od głowy trzymać ten cały model, ale powiem wam, że troszeczkę klejenie tego wszystkiego zniszczyło mi model. Zobaczcie w tym miejscu. Niestety kapło mi kawałek kleju. Kawałek. Trochę kleju mi kapło w tym miejscu i to sprawiło, że rozpuściła się trochę warstwa nabłyszczająca. Drugi problem jest tutaj, też troszeczkę klej rozpuścił. No i tutaj z tej strony, także są problemy jak zawsze w modelarstwie. Okej, ja myślę, że możemy już przejść do etapu sklejania wnętrza, właściwie kończenia. Musimy tylko przed klejeniem sprawdzić, czy wszystko na pewno do siebie będzie pasować. Okej, myślę, że kokpit musimy teraz zostawić na chwilę, żeby się ładnie dokleił do końca. Ale wygląda fajnie, podoba mi się. Naprawdę bardzo ładne wnętrze. Białe elementy z takimi czerwonymi zacięciami. Wygląda to spoko. Ciekawe, jak będzie wyglądało wreszcie. Możemy tak na chwilę przymierzyć. Jeszcze bez szyby. Jak to wygląda. Tak będzie wyglądało wnętrze. No, myślę, że bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Nie mogę się doczekać, jak już wszystko złożymy. Dobrze, nadszedł czas na przyklejenie szyby.
Szyba tym razem jest, to jest dobrze, ale też nie wyszło mi jakoś fantastycznie. I następnym razem to ja chyba kupię jakiś flamaster permanentny. Mam takie różne flamastery, mam na przykład taki flamaster, ale on jest zmywalny, a muszę kupić taki permanentny, żeby właśnie łatwiej mi się malowało te miejsca, gdzie jest klejona szyba. Jest. I teraz muszę zobaczyć w instrukcji, czy ten dół klei się do podwozia, czy do góry, bo w niektórych modelach się klei do góry, ale tu widzę, że chyba będzie do podwozia. Są nawet do odpowiednie miejsca do tego. Okej. Kokpit siedzi, jeszcze trzeba poczekać, aż to się lepiej sklei. Teraz będzie bardzo ciekawy moment. Będziemy kompletować zawieszenie. I tutaj zaciski hamulcowe będziemy kleić oddzielnie. Właściwie to tylko zaciski hamulcowe będziemy kleić. A reszta będzie po prostu luźno. Będzie się obracać, czyli tarcza hamulcowa będzie się obracać wraz z kołem. Okej, wygląda, że te takie okrągłe, pełne rzeczy to są prawdopodobnie dystanse, które wpina się tutaj, bo tu tutaj perfekcyjnie pasuje, tak? O, i będzie się tarcza obracać, będziemy mieli tutaj zacisk. A to z kolei są takie spinki, że jak włożymy w podwozie w to miejsce na przykład, nie wiem czy to akurat tutaj wejdzie, czy to tu przyjdzie, ale musimy tu później włożyć tą spinkę. I tu będzie jeszcze sprężyna i ona będzie to fajnie nam trzymać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cholera, jest to trochę ciężka sprawa, muszę wam przybliżyć. Pokażę wam, jak to wygląda. Zawieszenie amortyzowane w tym modelu. Jest to fajna sprawa, ale ciężko to zainstalować. Zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście tu pod spodem będzie jeszcze płyta, która będzie to wszystko usztywniać, ale w sumie można już ją nie będzie niedługo przyczepić. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie tak, jak ma być. Tak, i tutaj będzie w ten sposób to wyglądało. O, i tu przyjdzie ten bolczyk. Cyk. I trzeba dopasować. No i koło będzie amortyzowane, nie? Widzicie, jest tutaj jakiś tam mały zakresik, trochę wam oddalę. Jest tutaj płyta, tak? I jakiś tam mały zakresik amortyzacji też jest, działa. Odkryłem, od czego są te małe główienka. Okazuje się, że to są tylko takie zatrzaski tymczasowe, żeby sobie tutaj spiąć te amortyzatory, żeby nam nie wypadły, kiedy będziemy instalować właśnie dolną płytę. Ja już sobie tutaj wszystko zestawiłem, tylko nie chcę jeszcze tego ruszać, bo będziemy właśnie kleić dolną płytę podłogową przednią, więc wezmę sobie trochę kleju i działamy. Przykleimy to za moment. Okej, i jeszcze trochę kleju tutaj. Dobra. No i teraz kwestia tylko, żeby to dobrze dopasować. Okej. I teraz z góry przychodzi właśnie silnik. I on mi pięknie tutaj już najdzie. Tu nic nie trzeba kleić. Tak samo z tyłu. Od tyłu przyjdzie dolna płyta podłogowa i ona to wszystko będzie trzymać, wiecie. Nie ma prawa to później wyskoczyć, jak sobie już sprawdzałem. No ale w instrukcji nie było to tak bardzo jasno dla mnie przedstawione, więc musiałem chwilę sobie o tym pomyśleć, jak to dokładnie zrobić. Tutaj jeszcze przyjdzie kalka z logiem Nissana i zaraz będziemy składać wszystko do całości. No i teraz przyszedł czas na tył. Kleimy to wszystko. Okej. No i tutaj z tyłu mamy jeszcze takie końcówki układu wydechowego chromowane. Odpadło. Ale emocje, co? Dobrze. Amortyzacja działa. Z tej strony też. Okej, teraz koła z przodu. O, źle założyłem. Odwrotnie, tak? To wam wyostrzę, żebyście ładnie widzieli.
Mam nadzieję, że nie odpadną te koła. Oby. O. Już chyba będzie dobrze. Jak widzicie, skręcają się. I tak jak mówiłem przy odpakowywaniu tego modelu, ciekawie będzie wyglądała opcja z tą amortyzacją i rzeczywiście ona jest i działa to bardzo fajnie. Tutaj trochę gorzej, coś tam chrobocze, ale mam nadzieję, że się wyrobi. Okej, odnalazłem miejsca, gdzie powinny się być zainstalowane lusterka. One normalnie na modelu były takie oznaczone, ale ponieważ nakładałem dużo warstw farby i potem tego nabłyszczającego, no to miejsce mi całkowicie zniknęło i myślałem, że trzeba zainstalować tu, ale popatrzyłem sobie właśnie na instrukcję i instaluje się je na drzwiach, no i teraz wygląda to całkiem w porządku, chociaż tutaj miałem jedną omyłkę i trochę farba będzie brzydko wyglądać. Za dużo farby, co ja gadam, nie farby, tylko kleju. Za dużo kleju dałem i trochę mi się roztegowało, więc dopiero to lusterko jest fajnie naklejone. No i tak już wygląda ten model po złożeniu. Znalazła się też taka specjalna tyczka do podtrzymywania. Zobaczcie, jak to wygląda tam w środku. Może będzie coś widać. O, tak. Drzwi oczywiście nie są otwierane. Jestem mega zadowolony z tego modelu, że udało się go w ten sposób złożyć. Nie jest oczywiście idealny, ale jak na mój gust wygląda naprawdę fantastycznie. I powiem wam, że no aż mi szkoda go oddawać. Dużo czasu i dużo pracy w niego włożyłem. Specjalnie zwlekałem z publikacją tego odcinka, bo chciałem właśnie go dokończyć już na tym następnym. A może nie powinienem się tak śpieszyć, wiecie? Tutaj mamy też chromowane końcówki wydechowe, tak jak wam pokazywałem, jak kleiłem. Może powinienem je zrobić w kolorze czarnym, żeby pasowało do reszty. No jak dla mnie jest fantastyczny. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda przy złożeniu maski. Musimy wyciągnąć sobie tą tyczkę. Cały model można jeszcze oczywiście troszeczkę przeczyścić, umyć go, bo jest trochę, wiecie, obtłuszczony, obklejony jeszcze trochę. I jak się go ładnie nabłyszczy, to pokażę wam efekt końcowy. Z tą maską troszeczkę naprawiłem tutaj sprawę. Musiałem tam w środku coś troszeczkę wyciąć, żeby łatwiej było ją wkładać i wyciągać. Były z tym problemy wcześniej. Teraz jest już lepiej. Tutaj się wkłada taki patyczek. Ja nie wiem, czy on powinien właśnie chodzić, czy nie, ale chyba raczej on jest taki statyczny, żeby można było go pyk, nie? No i tak już finalnie wygląda Nissan GT-R. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie. Ładnie mi wyszedł, jestem zadowolony. Są oczywiście niedociągnięcia, ale postęp jest z modelu na model. Coraz lepiej mi to wychodzi i z tego jestem przede wszystkim zadowolony. Jeszcze pokażę wam z tej strony, jak wygląda. Cyk. Tak. Także myślę, że bardzo ciekawie. Jest parę niedoskonałości, ale ogólnie jest naprawdę bardzo fajnie i ja jestem mega zadowolony. Zapraszam jeszcze taką finalną prezentację tego modelu. Pokażę wam, jak już go ładnie wyczyszczę, wypoleruję delikatnie bardzo. Tylko muszę poczekać, aż mi wszystko dobrze wyschnie. Kleje jakieś tam, jeszcze kalki muszą mi bardzo dobrze wyschnąć. Więc zanim to wszystko poczyszczę, to muszę na to poczekać. I zapraszam was na kolejne odcinki z modelarstwa. Nissan GT-R R35 uważam za skończony. Bardzo dziękuję.